Halo, halo, z tej strony Mafia Grabina. Wiktor, kiedy to się robi? Dlaczego ty nagrywasz? Ale... Ja nagrywam poradniki, a ty tylko obserwujesz je, dobra? Zrozumiano? Tak. No, więc możemy na spokojnie teraz nagrywać. A więc takim trochę dziś nietypowym wstępem zaczynam 10. odcinek poradnika. Dziś przedstawię wam, jak dodać ruchome, inaczej mówiąc bujane drzwi, chlapacze i zawieszkę. Od razu... Chcę pozdrowić osobę, która się ze mną przed chwilą kłóciła, jak przed nagrywaniem. W karcie społeczności oczywiście nie będę mówił kto, bo ta osoba będzie miała zaraz do mnie focha, że użyłem jego danych i w ogóle. Ale powiedział mi, że ten skrypt, co nie, te ruchome bujane drzwi zajebałem z 13, a tak szczerze mówiąc, to jest zrobione na standardowych animacjach z gry. To nie jest plik Lua z... modyfikacji Marcella, znanego skryptu by Fumski lub by Rockstar. Nie, to jest standardowa animacja i ta osoba mi wmawia ciągle, że ja to zajebałem skądś. Serdecznie, środkowym palcem to osobę pozdrawiam i mi to lotto, co ona sobie myśli, co ona na mój temat mówi. Jak ktoś widział, to widział ten komentarz, pewnie ta osoba ten komentarz usunie. Jak nie, to zapraszam tam, możecie czytać sobie, jakie sobie wypociny ta osoba pisze i jakie bzdury... w ogóle wymyśla. Możecie sobie czytać, chyba że usunie, no to co innego. Nie będę tu mówił kto, żeby później miał do mnie problemu, że jeszcze tam RODO i tak dalej, te całe pierdoły. Dobra, miesza o to. Nasza modyfikacja to będzie 63 PMF Solids, która nie posiada właśnie ruchomych, bujanych drzwi. A szkoda. Tu mamy naszą modyfikację. Ja już mam oczywiście w folderze moc. Dawno nie nagrywałem żadnych takich odcinków z głosem, więc też trochę muszę zastanowić się, co powiedzieć. No tak, tak z grubej rury mówiąc. Jakiś jeszcze pogrzeb chyba idzie. Nie, pierdolę. Chyba mieszał to. To mamy właśnie naszą 60 Mafii Solec. Bez tych bujanych drzwi, a właśnie sobie dodamy. Jest nasza ściągawka 40 by Prezziaro, właśnie, że by ja. No i właśnie ta osoba też się kłóciła, że te modyfikacje nie są moje, to są konwerty. No nie wiem. Dobra, nie miesza o to, kto wie, to wie, kto ogląda odcinki, to wie. Kto czytał opisy, też wie, jaka jest prawda. No, nie wiem, jakim cudem można zrobić konwert 60 Mafii Solid, skoro takie jeszcze nigdy nie było do farminga innego. Była do 13, ale całkiem inna, no ale, wiecie, dziecko mądre i chce się wymanczać, chce zabezpieczyć w internecie. Dobra, miesza o to, schodzimy z tego dzieciaka, bum, w końcu zawało dostanie. Tak, mamy 3P Mafii Solid. Odpalamy sobie. Przez i3D. Mam nadzieję, że to z głosem się nagrywa. Jest nasza Mafia Sol, oczywiście z piękną moją naklejeczką, też którą ten dzieciak tak bardzo nie lubi. Ale ma poradnik na YouTube, może sobie zawsze usunąć. Oczywiście zapalamy sobie Clear Light światło. I mamy naszą właśnie tą 60, ale dobra. Teraz przechodzimy do 40 też, w ten plik. To jest nasza ściągawka, oczywiście z tej ściągawki będziemy używać, bo nie wytłumaczę wam bez żadnej podstawki, tak? To jest nasza 40 i 40 posiada kabinę na grach z bujanymi drzwiami. To mamy to i 60. Przechodzimy do 60 i sobie po prostu teraz pulpit przechodzimy, już szukamy naszej ściągawki. I 40 sobie wrzucamy do 60. OK. Zostawiamy sobie tylko 40, czyli drzwi lewe i drzwi prawe, te dwa pliki, a resztę te chlapacze. Zawieszka, 40, usuwamy oczywiście. Drzwi lewe i drzwi prawe zostawiamy. I teraz tak, oczywiście światło na sam dół dajmy. Drzwi lewym, ok. Chlapacz lewy, chlapacz prawy. W sumie to chlapacze już mam dodane, to tylko wam wytłumaczę o co i jak. Ale dobra. Drzwi lewe, wchodzimy sobie w drzwi lewe i teraz szukamy ten folder, drzwi lewe, tu. Tu sobie skalę musimy ustawić oczywiście na 1:1:1. Lewe rotacja, o tak, oczywiście pięknie wszystko ładne podpisane BPS Ziarle, co nie? Dzieciaki już są wkurwieni, że sobie podpisałem. O, bekę z nich mam, o Boże, jakie tu bałwany są. Drzwi prawe rotacja i znów tu sobie musimy ustawić drzwi prawe wszystko na 1:1:1. Zaraz wam wszystko wytłumaczę dlaczego i super. Teraz mamy sobie ustawione te drzwi i z Perkinsa wchodzimy do 3P Mafii Solec, kabina czeska. Drzwi lewe i sobie te drzwi lewe te nawet, co nie? Kopiuj i sobie w ten folder, tak, w ten folder sobie to wrzucam. Tu musimy zrobić wszystko na 0 i na 1 ustawione. Drzwi lewe, rotacja można usunąć. Jak ktoś chce, sobie może tu dopisać rotacja, oczywiście. A jak ktoś nie chce, to nie, trudno.
I dobra. Teraz musimy sobie te drzwi ustawić na zawiasach, tak, żeby ładnie to wyglądało, co nie? Drzwi lewe na zawiasach ustawiamy. Oczywiście pamiętajcie ten fotel z kolizją, z tą taką jakby trójkątem kolizyjnym. Ustawiamy sobie na zawiasach ładnie. Pewnie będzie też trzeba skalę ustawić i takie inne też pierdoły. To zaraz zobaczymy. O, widzimy. Trzeba teraz jeszcze ustawić w... One są tak jakby pod ukosem, co nie? Widzimy. Trzeba je po prostu teraz wygonić w odpowiednią stronę. Wyrównać. I również ten plik sobie musimy tak właśnie wygonić. Widzimy. Jak już mamy to zrobione, to tu to jeszcze możemy to... Jest ok, już jest ok, wszystko jest ładnie, super pięknie. Tu drzwi lewe i drzwi lewe. I oczywiście zaraz wam wytłumaczę co dalej. To samo robimy z drzwiami prawymi, czyli te drzwi wywalam od naglaka. Chodzi tylko, aby była ta kolizja ustawiona, bo ona ma właśnie ten orientację, rotację, znaczy nie orientację, tylko rotację ma ustawioną właśnie jak trzeba. Teraz drzwi prawe. No sobie kopiujemy. I drzwi prawe w ten folder wrzucamy. Drzwi prawe. I znowu, teraz możemy zrobić taką małą ściągę, bo jak mamy tu, tu mamy taką kolizję, 93, to jak tu wklejemy, to jest, no, odbicie lustrzane nie jest to samo, czyli od 93 musimy odjąć sobie te 3,517, to będzie 80, powiedzmy to 87, no nawet, no mniej więcej, co nie, tak można powiedzieć. I znowu musimy sobie, teraz już nie musimy znów ustawiać na nawiasach, tylko sobie możemy linijki stąd skopiować, bo to są te same. Ja jak to kabinę modelowałem, poprawiałem na nowo w i3D, to zrobiłem tak, że ona jest wyskalowana w pozycji na indeksie zerowym i w ten sposób można ładnie przypisać wszystkie linijki z poprzednich, z od drugiej strony indeksów. Możemy sobie zobaczyć, że na praktycznie samym nawiasie są drzwi przypisane. A wiecie dlaczego tak nie jest, że na identycznym? Bo nie jest dokładnie rotacja ustawiona. Co innego była, gdyby była rotacja ustawiona idealnie. Ale tak, tej modyfikacji nie będę wydawał, nie mam zamiaru. To jest tylko poradnik. I jak ktoś chce sobie samemu, to może ustawić zaraz. Czy tam sobie po odcineczku dokładnie. Mamy teraz drzwi lewe, drzwi prawe dodane. Ok, to na razie nie zapisujemy, nic nie robimy. Przechodzimy sobie do 3P Mafi Solec i tam, gdzie są te linijki od otwieranych drzwi, czyli to nie to, drzwi lewe, tak, cylinder, tak. Jak ktoś nie umie dodawać drzwi otwieranych na myszkę, to musi sobie zobaczyć poradnik na moim kanale, gdzie to pokazuję. Nie będę tu tłumaczył co i jak i właśnie z tymi linijkami tam jest. Teraz przechodzimy do tego piku XML40 i to samo, szukamy oczywiście naszych wspaniałych animacji od otwieranych drzwi. Tylko, że tu już są na jednej trochę zasadzie zrobione, ale to wszystko wytłumaczę. Tu mamy drzwi lewe przypisane, a są w animacjach przypisane, to fajnie, super. Myślałem, że nie są, bo tak, tu w 40 zrobiłem sobie już w animacjach wszystko przypisane, ale w 60 na przykład maska jest w rotacji w całej tajnicy. A dobrze, że te drzwi zrobiłem w animacjach, czyli już mamy przypisane animacje. No jeżeli ktoś nie może sobie ustawić w tych tu w rotacjach sobie otwieranej maski drzwi czy coś, po prostu sobie tu w animacji daje, tak? I no i zajebiście, wszystko powinno działać. No dobra, jak mamy drzwi lewe wydane w animacji, no to sobie przechodzimy do animacji, to są konfiguracje, to jeszcze niżej. Mamy skrypty i są animacje. Door left, door right, czyli tak, drzwi lewe, drzwi prawe. I teraz do 40 przechodzimy i znów do animacji szukamy drzwi lewych, drzwi prawe. Tu mamy ładnie to pisane, bo anim drzwi lewe i anim drzwi prawe. Sobie kopiujemy te naglak, czyli to cały nick od naglaka kopiuj. I pod tym partem sobie to wklejamy. Dajemy sobie dwa enterki i tu wklej. To naglak też możemy sobie walić, tylko takie było, żeby ktoś wiedział o co chodzi. I teraz, co to było, żebym wam dobrze wytłumaczył i żebym sam nie pogubił się. Aha, w ten sposób to było robione, dobra.
To teraz tak, mamy linijkę naszą od drzwi lewych, tu w tym miejscu przypisaną. Jeżeli ktoś tego nie ma, to proszę przejść na poradnik, gdzie uczę dodawać drzwi na myszkę. Nie będę teraz mówił, skąd się to wzięło i jest tak podpisane. Czyli tą linijkę kopiujemy i wklejemy sobie w to miejsce. Past. To możemy już wywalić całkiem, bo to jest niepotrzebne. A tą linijkę 5 i 1 to ona jest od tego. Ona jest właśnie od tych, to są lewe drzwi, ona do tego służy. I to jest ta linijka. To musi być na 0, pamiętajcie, to musi być na 0. Jest ok. I 5 i 1 to jest ta linijka przypisana. To jeszcze jest ok. Te drzwi są skończone. Teraz drzwi prawe na tej samej zasadzie, tylko musimy znów ściągawkę sobie wziąć z 40. Oczywiście znów kopiujemy. I przechodzimy. Tu sobie robimy dwa enterki znowu. Wklejamy. Ten indeks drzwi otwieranych tu przerzucamy, a od nagraka usuwamy. Ten też możemy sobie już usunąć. I nagrak ściągawkę też możemy usunąć. I teraz tak, i znowu w tym part not, w tym indeksie wklejamy sobie drzwi prawe i drzwi prawe, nie rotacje, bo rotacja właśnie służy nieraz do tam jakichś ustawień czy coś jeszcze dodatkowych, ale nie musimy takiego tu w tym przypadku robić. Drzwi prawe, 6, to kopiujemy, żeby nie było. Kopiuj, no jest tu to sama linijka, tu się będę wklejał bez sensu. Ale pamiętajcie, tu musi być jeszcze indeks na 0, wszystko ładnie ustawione. No i tak to wygląda właśnie w grze. Czyli to już mam sobie ustawione, ale to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze idziemy na samą górę. Tam gdzie są komponenty wszystkie, w tym miejscu. I znów do 40 przychodzimy i bierzemy o niej wszystkie te linijki, kopiujemy jak trzeba. Lewe drzwi, prawe drzwi, to kopiujemy. Znów enterek wklejamy w tym miejscu. I znów od 40 lewe drzwi i prawe drzwi, czyli to jest nasz ten komponent, że one będą się trzymać naszej kabiny, naszego traktora. Bez tego one sobie po prostu spadną po kupieniu z kabiny. Będą leżały na ziemi. Tak to jest w tym farmingu. No i nieraz może być tak, że wkleicie do swojej modyfikacji, tu będzie na przykład przypisany komponent, tu będzie komponent, powiedzmy, nie wiem, bez tych chlapaczy, tak? Będzie tak, że w ten sposób będzie, już będzie oś, będzie traktor i będzie sam traktor, tak? Nie będzie nawet zawieszki zapachowej, będzie tylko oś i będzie 1 i 2, czyli w tym miejscu jest 1, a tu kolejne, czyli jak to jest pierwsze, tu będzie 2, tu będzie wpisane 2, a jak to jest trzecie, to wpisujemy 3. No ale to tak jak u was będzie robione, a ja tu już muszę sobie to wszystko zrobić w ten sposób. No trochę gorąco, strasznie jest, też się nie chcę nagrywać, ale niech odcinek też jakiś wpadnie raz na jakiś czas. Tak jest. Teraz tak, w lewe drzwi mamy już tu wklejone. No i właśnie to jest ten node, to jest ten indeks rotacji. 500, wchodzimy tu do naszej 60. Drzwi lewe. 500 to jest ten zaczep, tu przyłóż, tak? Teraz jakieś tak to podpisałem dla beki. No nie spodziewam się, że będę musiał jakieś to pokazywać. No dobra, nie miesza o to. Tu przyłóż, to właśnie to jest ten indeks rotacji. I teraz rot limit, czyli rotacja limit. Limit jak drzwi będą otwierane. Czyli to jest rotacja ta zielona. I ja sobie ustawiam na 25. Ale teraz sobie ustawię na powiedzmy te 40. Tak, żeby był bardzo, bardzo duży kąt otwierania był jednej i drugiej strony. Oczywiście pamiętajmy, nie możemy tu ustawiać jakichś minusów akurat w tym miejscu lub plusów lub jakichś F czy innych pierdół, bo nam mod nie zadziała. A translimit to jest od transakcji, czyli od tych linijek. Translacja X, Y, Z. Jak będziemy chcieli, nie wiem, coś robić, co będzie po dołach do góry, do dołu się podnosić, na przykład to by mogło tak być, nie wiem, bolec z tyłu na zaczepie, że podskakuje po dołach. To, że możemy sobie na transakcji tak ustawić, ale to jest chyba za bardzo wymyślone bujdy jakieś są, żeby takie coś w farmingu robić. Dobra, tak wygląda nasz 3-pack mafisowy z drzwiami. To Ctrl S, zapisujemy. 40 jako ściągawka, bez żadnego zapisywania wyłączamy. Oczywiście w 60 mafisowy w takim stanie zapisujemy, ale jeszcze usuwamy światło, żeby nam błędów nie waliło, że za dużo jest komponentów w pliku i3d, a za mało przypisanych w XML, bo mogą być takie błędy. Zapisujemy, tak, zapisz. 40 ściągawkę wyłączamy, w 60 mafisowy sprawdzamy, czy nie ma jeszcze jakichś dodatkowych linijek do wrzucenia w tym
Nie ma nic. W teksturach. Tu jeszcze coś mam, a tu jeszcze 40 też mogę sobie wyłączyć, super. To mam w modyfikacjach wrzuconych i teraz sobie przechodzę do gier, do gry. No więc tak, jak widzimy, żadnych błędów nie ma. Wezmę sobie jakoś tam kabinę pierwszą lepszą, bo to i tak obydwie to co właśnie czeskie. Czeska ma fisoć i zwykła czeska, sobie wezmę zwykłą czeskę z naklejeczką Bajpel z Ziaro. Aj, kochani hejterzy, czekam na hejt. Kocham was. Dobra. Wchodzę sobie do niej. Na myszkę oczywiście lewą otwieranie drzwi. Czekaj, jak to było? Jak to było? A, bo tak, to było chyba tak. No, widzimy, wiecie, teraz tak. No mamy takie niezbyt animacje otwierania, widzimy. Drzwi się bujają przy takiej dużej rotacji, jaką chcieliśmy. Lecz jest liche zmiana ich. Widzimy, jest taka zmiana słaba, dość słaba jest. Już wam wytłumaczę, dlaczego to jest. Widzimy w ten sposób, że trzeba szybko myszką ruszyć, żeby one się zmieniły, bo one tak też mogą się włączyć. Dobra, to już wychodzę z gry i wam to wytłumaczę, dlaczego to tak się dzieje. To nie jest spowodowane tym, że prezes Ziaro źle wytłumaczył lub głupot dziwny, coś do swego zrobił. Nie, po prostu trzeba ustawić jeszcze tylko w animacji otwierania a szybkość otwierania. Taka animacja, tak już wymyśliłem. No niech, bez żadnego skryptu, inaczej nie da rady zrobić otwieranych drzwi. Dobra, teraz znów szukamy linijki od drzwi. Za daleko. Drzwi lewe i tu mamy właśnie Mons Factors w tym miejscu i Anim Speed. I tu trzeba ustawić te same liczby, co ja zrobiłem w 40. No nie pamiętam, co ja tam wpisałem, chyba 0.001 czy jakoś tak. Ale już sobie wchodzę i ze ściągawki przerzucę. Widzimy, a nie, to jest Mons Factor 1, a tu jest animacja 10. 10? 10, tak, czyli powinno być 10. Drzwi lewe, drzwi prawe, 10 posiada, dobra. Czyli tu mouse factor 1, dajmy to na 1, a tu 10. A nie, faktycznie, jakbyśmy tu ustawili 0, jakbyśmy zrobili tak 0.01 lub 0.1, to nasza animacja otwieranych drzwi by trwała nieskończoność. Byśmy musieli myszko ze 100 razy przesunąć do przodu z pół kilometra, nie no, śmieję się, ale z kawałek by trzeba było ruszyć do przodu, żeby dopiero można było te drzwi otworzyć z tą animacją całą. No, już tu czekam na hejt, że będą hejtować, że co to za animacja jakaś dziwna, badziewna, ale jak ktoś chce, może sobie skrypt Lua konwertować. Ja to zrobiłem bez żadnych animacji dodatkowych. Także po co to się bawić w animacje dodatkowe? Wystarczy, że już z tymi skryptami Lua to już miałem trochę zabawy, szczególnie przy lince. Kiedyś sobie bawiłem się. No, Lua to jest bardzo rozszerzona metoda pisania skryptów i nie jest bardzo łatwa. Właśnie kolega, który się ze mną kłócił, on chyba zielonego pojęcia nie wie, co to znaczy. Jakiś szczery gówniak i nie będę już tu komentował, kto. Zapomniałem, czekaj, jeszcze sprawdzimy jeszcze raz. Czy zapisałem tu ładnie sobie wszystko? Bo nie pamiętam. Znaczy nie, jestem zajmowany na tego gówniaka, no rano to tak mi dał popalić, no i się roześmiałem i wkurzyłem i... Ale dzień jest piękny, można powiedzieć. Dobra, to mamy teraz dodane te drzwi, wszystko ładnie, chlapacze już pokażę wam w ten sposób. Wchodzimy znowu do pliku i3D. Już nie będę wam tu usuwał, pokazywał na nowo, tylko wam wytłumaczę co i jak. Chlapacze sobie wrzucamy o 40, czy innego modyfikacji, ale na tym trójkącie, co mamy w tym miejscu, widzimy taki trójkąt jest od kolizji. I chlapacze jak wrzucimy, sobie ustawimy w tym miejscu, tak jak te na przykład. Nawet te O40, jak sobie wrzucicie, już tam wiecie, sobie bierzcie mi to tam, lot to jest. To mamy właśnie zaczep jeden, zaczep drugi i chlapacz. I na sam początek wrzucamy sobie oczywiście tak samo linijki, komponenty jak lewy chlapacz i prawy chlapacz. Jak robimy tylko jeden chlapacz, czyli lewy, to sam lewy, jak robimy prawy, to sam prawy, jak robimy oba, to obie linijki wrzucamy, to jest jasne jak no, nie będę mówił co. No i w tym miejscu lewy chlapacz i prawy chlapacz ustawiamy. Oczywiście ja sobie ustawiłem w 60 mafisach, że rotacja, że się nie buja, bo by wchodziło mi w koło. No już tam trochę tu spierdoliłem sytuację przy programowaniu, ale to już miesza o to, zapomnijmy o tym, bo to było dawno, dawno temu.
Szekdy Lech, Czech i Rus, jak to Czesio mówił, czy tam Wacy Much. Stare dzieje, dzieciństwo, kiedyś się oglądało to. Miesza o to. Lewy chrapacz, no to sobie to linkę wrzucam i tak jak wcześniej wspominałem, te komponenty ustawiamy, żeby było po kolei, czyli jak tu się jest 2, 3, 4, 5, 6 i dalej. No i tu też linika not, czyli ten zaczep drugi lub jak ja tam wcześniej nazwałem, tu przyłóż, w tym miejscu. No i chrapacze nam, jak już to zrobimy, dodamy, to już nam chrapacze się bujają. A konfiguracja z nimi dodać i usunąć, to już też konfiguracje jak dodać czy coś usunąć, też na moim kanale trzeba szukać poradniczka. To jest 10 poradnik, a z konfiguracjami był pierwszy poradnik. I z zawieszką jest to samiutko, nic się nie zmieniło. Zawieszka, czyli ten zaczep wisiorka, ja tak to nazwałem, że po prostu swertka linijki, ale to jest zawieszka. I to samo, rotacja 40 i 40, czyli tak samo się, czy tak się buja. A zawieszka jest zapachowa, tu dodana. I ona też się buja w tym miejscu i tak samo się dodaje. Nic tu nie trzeba wymyślać, badziewy jakieś robić i tak dalej. W ten sposób bardzo łatwo się dodaje. Zapiszę sobie, bo tak nic nie robiłem. Tu też mogę sobie zapisać, wyjść, jeszcze raz wejdę szybko do gry. Bardzo łatwy poradniczek, bardzo łatwo to dodaje się. Jak widzimy, błędów nie ma żadnych, są tylko linijki, że dodały się koła, 60, śruba i jakiś dym i kogut, to wszystko. Nie ma żadnych błędów. W ogóle to ja się staram robić modyfikacje bez błędów, ani żeby nie było jednego. A i tak dzieciak będzie mi tu wmawiał, że robię ulepy edycje. No dobra, że fototekstury 19 nie znaczy, że to są ulepy, tak? Tekstury faktycznie, gówno, starość i przeżytek. No zgodzę się z tym i zawsze się zgadzałem, ale... No dobra, darujcie sobie te ulepy, bo to przecież jest mod jest starannie wykonany przy ładnych konfiguracjach. No ale dziecko mądrzejsze, niech lepiej wróci do 1 września do szkoły i tam się uczy sylab, alfabetu i innych pierdół. Kurwa, masakra, co się teraz z tymi dzieciakami dzieje. Dobra, kabiny, sobie znów kupię taką kabinę. No i jak możecie sami zobaczyć, widzimy, drzwi się otwierają. To samo, drzwi jedne jak i drugie. I się po dołach jadąc bujają.